Halo, dzień dobry, słuchajcie, nowy tydzień w GTA, a co za tym idzie, w tygodniu 4.2.0 tak zwanym, mamy różnego rodzaju premie z tym związane, niestety, no nie ma na Kayo Pelico, a to jest największa szkoda, bo chyba było z 2 lata temu na Kayo, ale niestety w tym roku się Kayo Pelico nie załapało, a jak rozpoznajecie miejsce, gdzie aktualnie się znajduję, to jestem w klubie motocyklowym i wraz z klubem motocyklowym tutaj w zasadzie mamy tylko premię. Chociaż to nie wszystko, bo jeszcze w tym tygodniu pojawiło się nowość swego rodzaju i myślę, że nawet tą nowość będzie można zobaczyć na dniach. Ale to mówię, przejdziemy sobie do wszystkiego po kolei. Po pierwsze, co jest związanego z klubem motocyklowym? No, tydzień 4.2.0, no myślę, że chyba wiecie o co może chodzić. Jeżeli nie wiecie, to jak to mówią, to się dowiecie. Mianowicie tutaj, patrzcie, jak siedzimy sobie tu, mamy pewną rodzaju przecenę na pewną motowytwórnię. Mianowicie na wytwórnię tutaj, na Marychę. Możemy sobie kupić taniej. Chociaż to nie tylko ją możemy kupić taniej, ale jest myślę, że najważniejsza, że można kupić samą sobie wytwórnię. Generalnie, jeżeli chodzi o w kategoriach wytwórni, to ta wytwórnia jest czwarta najgorsza na 5. Także to nie jest jakaś potężna wytwórnia, ale no jest, no trzeba to powiedzieć. Dobra, ja w takim razie szybko tam się przyniosę do tej wytwórni, bo jeszcze z tą wytwórnią jest jeszcze jedna rzecz związana. I wchodzimy sobie tutaj do środka tej wytwórni. I widzicie tutaj, co jest mianowicie z tą wytwórnią? Pierwsze, jakby dobrze. Po pierwsze, robi się ona 2 razy szybciej. Myślę, że to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, że ona robi się 2 razy szybciej. Ale mimo wszystko, tak mi się nie wydaje, żeby się jakoś mega to opłacało mimo wszystko robić. Drugą rzeczą, jaką tutaj mamy, to jeżeli chodzi o ulepszenia, to one też są na obniżce. O 30%. Tak chyba tyle, jeżeli chodzi o tą wytwórnię. Jakby to jest, myślę, że najważniejsza rzecz w tym tygodniu, że ta wytwórnia będzie. Chociaż mamy jeszcze innego rodzaju rzeczy i misje, które są na promocji związane z tym tygodniem. Kolejną rzeczą, jaką mamy, to już w online akcje. Rozegraj akcje stworzone przez Rockstar. I mianowicie mamy misje. Mamy dwie w sumie najważniejsze tutaj rzeczy. Po pierwsze, to są, tak już przejechaliśmy, to są misje od Lamara. Mianowicie misje od Lamara. Każda jest też na premii razy 3, ale myślę, że to nie będzie takie mega wow, co będziecie chcieli robić. Myślę, że najważniejsze, co tutaj jest, na przykład ta misja będzie bardzo fajna na farmienie expa. Ale mianowicie idąc dalej, 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 mamy krótki trip. I myślę, że to będzie dla was bardziej interesujące, że to jest na premii razy 2. Za tę misję normalnie dostaje się 50 tysięcy, jednakże jak się wykona, będzie stówka. Plus do tego jeszcze osiągnięcie, jeżeli ktoś tego z was nie robił. Także to akurat będzie ok do wykonania. Powiem wam naprawdę, to jest bardzo dobra misja, żeby ją robić. Kolejną z rzeczy to mamy wyścigi. Mianowicie tutaj. Myślę, że chyba w samych kategoriach wyścigi to będzie, bo będą tutaj wyścigi RC Bandito. To będzie tutaj. Tam powinny być po prostu w wyścigach. W kategoriach wyścigi kaskaderskie mamy. O, wyścigi RC Bandito. Jest ich już trochę. A do tego wszystkiego, oczywiście poza wyścigami RC Bandito, mamy jeszcze akcje społeczności. I akcje społeczności też co po niektóre są tutaj na premii razy 3. Te wszystkie, co są na premii razy 3, to są nówki sztuki, on tak to nazwijmy. A są w różnych kategoriach. Wiecie, to są nawet, nie wiem, jakieś wyścigi kaskaderskie. Też tu widzicie gdzieś jakaś premia, tutaj mega. Na zdobywaniu też mamy, jak widzicie. Wszędzie coś tutaj jest. Trochę tego zostało pododawane, nie wiem. W sumie tyle, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju premie. Mamy jeszcze jedną w zasadzie. Na jeszcze jedną nieruchomość. I to nie tutaj. Mianowicie wszystkie apartamenty ekskluzywne są na premii. Jeżeli ktoś chce z was grać na padel z mieszkania, nieważne jaki, kupicie sobie apartament ekskluzywny. To jest jakby najważniejsze. Musicie mieć apartament ekskluzywny. Najtańszy, najdroższy, nie ma znaczenia. Każdy daje wam dostęp do napadów wtedy z mieszkania. Nie możecie mieć innych średnich, tanich czy coś. Musi być apartament ekskluzywny. I do tego tych apartamentów, tak ogólnie, są jego różnego rodzaju lokalizacje. Jedną z lepszych na przykład jest gdzieś w tym miejscu, żeby sobie kupić. Bo tutaj, jak dobrze pamiętam, w tym miejscu dokładnie jest Pacyfik. Gdzieś w innym miejscu oczywiście będzie lepsze miejsce. Tych domów możecie mieć sporo. Jednakże, jeżeli ktoś nie ma tam, bo też chyba 8 slotów jest, albo 10 teraz już do kupienia, to warto się w nie zaopatrzyć. Oraz do tego wszystkiego mamy jeszcze zniżki na całe 3 samochody. Więc, no Rockstar zaszalał, to chcę powiedzieć. Nie wiem, myślę, że chyba w kategorii dwudrzwiowej mamy Trigona, także wow. Mamy jeszcze gdzieś jeszcze jedno auto chyba. Myślę, że chyba wszystkie są legendarne, ale ciężko jest mi nawet to powiedzieć. Nie, w dwudrzwiowych tego nie mamy w kategorii, więc może w czterodrzwiowych. I jeszcze jeden.
został. I pewno w SSS będzie w takim razie, skoro go tutaj nie ma. To są wszystkie samochody, które są na premii. Mamy całe 3 samochody. Ogólnie sam w sobie tydzień, no niestety muszę powiedzieć, że poza tą wytwórnią, no myślę, że nie będzie jakiś super. Jednakże będę musiał się przyjrzeć, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o robienie tego, to nie wiem, może będzie jakiś... Jak zobaczymy, może coś jeszcze więcej Rockstar napisze, to zrobi się jakieś uzupełnienie tego, żeby rzeczywiście ocenić, jak dobry jest ten tydzień. Czy warto jest coś zrobić, ale... No najważniejszą rzeczą w tym tygodniu jest to, że macie wytwórnie, no zioła na przecenie, z upgrade'ami do kupienia, ale sama sobie wytwórnie nie jest jakaś dobra, ale może na tym, że ona robi się 2 razy szybciej, jest troszeczkę lepsza. Co jeszcze do tego mamy? Do tego mamy najciekawszą misję, czyli krótki trip do zrobienia. To jest na 2 osoby do grania. Misje zajmują 15 minut, ale 100 tysięcy będziecie mieli. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to jeszcze za achievement dostaniecie też kasę. Nie wydaje się, to będzie aż takie tragiczne. No i w zasadzie to jest tyle. No i jeszcze 2 nowe deathmatche. A, chyba o tym nie wspomniałem. Że pojawiły się 2 nowe deathmatche. Właśnie od Rockstara. Mamy właśnie, patrzcie, tutaj mamy te, jak zjedziemy sobie oczywiście w dół, to są mapki. Tylko mówię, nie jestem pewny, bo widziałem, że są już 3 jakie, widzicie, przetasowanie 1, widzicie, wielkie sumo. Jeszcze jak zjeżdżałem w dół, jeszcze było to, najwyższe noty. Ale nie jestem pewny, które z tych rzeczywiście to są nowe, ale pewno tam, gdzie będzie 0%, to pewno będzie nówka sztuka. Czyli tak, przetasowanie to jest nowe, bo jeszcze nie oceniono. I najwyższe noty... To też jest nowe? Przetasowanie i najwyższe noty, bo wielkie sumo ma tutaj oceny, więc to jest jakieś stare, więc jeszcze dorzucili dodatkowo. No, no i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień, no. Mówię, dwa nowe deathmatche, które można sobie zobaczyć. Krótki trip, który można co najwyżej rozegrać, jeżeli ktoś nie grał. No i wytwórnia zioła, może jest warta uwagi, ale to mówię, to trzeba się przyjrzeć na czasy, jak to wygląda. I co jest cały tydzień? No jeszcze dobra, jeszcze czasami do odblokowania jakieś tam koszulki czy coś, ale myślę, że większość z was to nawet nie obchodzi. Także no co, to byłoby na tyle, do następnego, cześć.